Niepokojące działania obecnego rządu. Okazuje się, że zaczynają barykadować Sejm. Premier odwołuje kolejnych dyrektorów, którzy zostali powołani przez PiS. Jest oficjalne stanowisko papieża w sprawie Polaków. Przyjrzymy się temu. A na koniec Europa w szponach kolejnego totalnego mrozu. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest właśnie ten dzień od dawna już zapowiadany przez Prawo i Sprawiedliwość i zwolenników, czy to właśnie PiSu, czy telewizji publicznej. Dziś będzie o 16, a w zasadzie już był, jak wy to oglądacie, ja to nagrywam bezpośrednio przed. No ten protest wolnych ludzi, wolnych Polaków, tak się nazywają, w obronie czy to mediów publicznych, czy właśnie rządu i tak dalej, i tak dalej. My tam będziemy, a w zasadzie jak już to oglądacie, to my tam byliśmy i być może już jakieś filmy są dostępne albo na tym kanale, albo na kanale Co Mówią. Na kanale Co Mówią na pewno będzie cały reportaż z tego, będą wywiady z ludźmi, zobaczymy kogo tam spotkamy, być może to będą jacyś politycy Prawa i Sprawiedliwości, być może będą po prostu zwolennicy, być może ludzie z mediów. Jeszcze na ten moment nie wiem. Wiem, że na pewno będzie to spora akcja. Tymczasem no, pogoda nie zachwyca, jest biało, tak napadało śniegiem przez całą noc, że nie wydaje się, żeby to była przyjemna atmosfera do robienia reportażu. No ale cóż, idziemy tam właśnie dla was, żebyście mieli najbardziej obiektywny, rzetelny materiał z tego wszystkiego, bo nie będziemy stawali ani po ich stronie, ani po stronie przeciwników, więc na pewno na kanale Co Mówią wszystko się znajdzie i na BNB być może również nagrałem już na ten moment jakiś konkretny reportaż czy wypowiedź moją odnoszącą się do tej sytuacji. Więc obserwujcie koniecznie, jeśli już te filmy są, najprawdopodobniej, o ile nie zapomnimy, wrzuciłem je w opis. Jeśli nie, to wbijajcie kanał Co Mówią, tam są reportaże, sądy uliczne nasze, wywiady, a na tym kanale Bądź na Bieżąco będzie moja wypowiedź na ten temat lub na Bądź na Bieżąco Ekstra, może zrobimy jakiś podcast. Obserwujcie koniecznie nasze kanały, na pewno będę was o tym jeszcze informował. Link do samego kanału Co Mówią macie oczywiście w opisie, a my lećmy z pierwszym tematem. Zniknął szpecący Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami. W nocy przed Sejmem ponownie pojawiły się barierki. Miały one symbolizować rządy partii Prawo i Sprawiedliwość. Obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia obiecywał ich usunięcie. Jednak, jak wynika ze zdjęć opublikowanych w sieci, zabezpieczenia wróciły przed budynek niższej izby parlamentu. Rzecznik marszałka Katarzyna Karpa-Świderek tłumaczy, że decyzja ma na celu ochronę uczestników zgromadzenia. Zapewnia, że po zakończeniu protestu barierki zostaną zdemontowane. Opozycja komentuje tę sytuację. Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, z ironią zauważa zmianę podejścia marszałka Hołowni. Politycy oraz zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi wcześniej krytykowali barierki. Uważali je za symbol 18-letniej władzy PiS. Hołownia w swoim inauguracyjnym przemówieniu jako marszałek Sejmu deklarował zmiany. Obiecywał, że Sejm przestanie być miejscem konfliktów i korupcji. Barierki pojawiły się po raz pierwszy w 2018 roku. Ich obecność była przedmiotem licznych dyskusji. Po przegranych wyborach przez PiS działacze Komitetu Obrony Demokracji dokonali ich demontażu. Wydarzenie to zostało przyjęte z entuzjazmem przez zwolenników opozycji. Wznosili oni okrzyki "Sejm jest nasz", podkreślając swoje zwycięstwo. Powrót barierek jest odbierany jako znak zmiany polityki marszałka Hołowni. Jego wcześniejsze obietnice o otwartości i dostępności Sejmu dla obywateli wydają się być teraz poddane w wątpliwość. Sytuacja ta budzi kontrowersje i dyskusje w przestrzeni publicznej. Zanim powiedzieliśmy o tym my, nasi koledzy, stąd, to policja zaczęła proces rozmontowywania tych barierek, które dzisiaj stoją samotne pod Sejmem. Prawo, sądy, politycy, wszystko to można zmienić i zastąpić. Najlepiej uchwałą, najlepiej tak, żeby powiedzieć, że to wszystko było wcześniej nielegalne, bo poprzedni rząd działał niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, niepraworządnie. A dlaczego? Ano dlatego, że Unia Europejska na przykład powiedziała, że to były działania niepraworządne, więc
My mamy prawo niepraworządnie teraz to odwołać. No jest to istny absurd. Są jednak, jak widać, rzeczy, które nigdy się nie zmienią. Są to bagatela barierki przed Sejmem, które wprowadził PiS z obawy najprawdopodobniej właśnie przed buntem ludzi, kiedy wprowadzali bardzo radykalne zmiany w prawie. No i teraz mamy dokładnie tę samą sytuację, czyli wracają te barierki. Tylko mi się w tej sytuacji pojawia obraz w głowie Hołowni mówiącego o tym, że barierek już nie będzie i one nie wrócą. I teraz już nic nie będzie dzielić rządzących od obywateli, tak? Takie słabo. Takimi słowami nas marszałek zaszczycił jeszcze bodajże w listopadzie czy w grudniu. No w każdym razie wtedy, kiedy zaczynał pomału tą swoją całą karierę w naszym Sejmie, że znikną szpecące Sejm, policyjne barierki, bo dość już tych barier postawiono między nami. Mhm. W tej sytuacji, nawet jeśli wydaje się to być dość błahe, w końcu to tylko barierki, no to jak pewnie część z was, ja zaczynam czuć pewien niepokój, chociaż spodziewałem się tego, jakby nie było. Nie dlatego, że te barierki są jakimś niesamowicie istotnym elementem wystroju Sejmu, który przypadkiem go również mocno oszpeca, również dlatego, że przede wszystkim symbolizują łamanie danego wcześniej słowa. Po raz kolejny. Oczywiście zostały one tam postawione ze względu na strajk, protest, ale o czym to świadczy? W ogóle to, co z tego, że zostały tam ustawione ze względu na strajk. No wiecie, myślicie, że strajkujący wdarliby się do siedziby Sejmu i zrobili to, co nie wiem, w ataku na Kapitol, albo że nie byłoby tam policji w trakcie zaplanowanego wydarzenia, która mogłaby ewidentnie ewentualne nieprzychylne scenariusze załagadzać, co i tak jest raczej mało prawdopodobne, ponieważ na podobnych wydarzeniach byłem wielokrotnie i mogę wam sam potwierdzić, że akty takiego wandalizmu są w Polsce szczególnie niezwykłą rzadkością. Nawet jeżeli bunt dotyczy tak delikatnej sprawy jak właśnie ta, nawet jeżeli was ta informacja nie rozstraja, to uważam, że jak najbardziej powinna was zaniepokoić. Powinniśmy nastawiać się na to, że ludzie w końcu może przejrzą na oczy, a nastroje społeczne się zmienią. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Przy okazji na tym strajku, który dzisiaj ma się odbyć, pojawimy się również my z kamerą. A w zasadzie no, pojawiliśmy się. No, ja mówię o tym w czasie przeszłym, bo nagrywam to bezpośrednio przed tym, jak tam idę, a wy widzicie to, jak już tam albo jestem, albo już nagrałem wszystko. Więc najprawdopodobniej, czy to na co mówią, czy na bądź na bieżąco, pojawi się materiał z tego wydarzenia, w którym popytamy Polaków i polityków, być może tych ludzi z mediów, no ich opinie w tej sprawie. Także wyczekujcie, jeżeli chcecie zobaczyć, a najlepiej klikajcie dzwoneczek koło słupka, żeby dostawać powiadomienia. Link do co mówią macie w opisie, a my tymczasem lecimy z następnym tematem. Dzisiaj dotarła do nas informacja, iż pan premier Donald Tusk podjął decyzję o rozwiązaniu Rady Instytutu Strat Wojennych. Premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu dyrektorów trzech instytutów, które zostały powołane za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Michał Kot przestał pełnić rolę dyrektora Instytutu Pokolenia, Konrad Wnęk nie jest już dyrektorem Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, a Andrzej Przyłębski, będący mężem Julii Przyłębskiej, aktualnej prezes Trybunału Konstytucyjnego, stracił stanowisko dyrektora Instytutu de Republika. Informację tę przekazało w środę Centrum Informacyjne Rządu. Podkreślono, że Instytut Pokolenia dotychczas kierowany przez Michała Kota specjalizuje się w badaniach i ekspertyzach demograficznych. Instytut Strat Wojennych, którego dyrektorem był Konrad Wnęk, zajmuje się badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, skupiając się na stratach wojennych poniesionych przez państwo polskie i jego obywateli podczas II wojny światowej. Natomiast Instytut de Republika z Andrzejem Przyłębskim na czele prowadzi działalność wydawniczą, naukową oraz popularyzatorską. Dodatkowo na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odwołano również prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudę Uścińską. O tej decyzji poinformowano na stronie rządowej gov.pl. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec ogłosił w końcu grudnia, że premier Donald Tusk odwołał członków rad pięciu instytutów w zakresie swoich kompetencji. Dotyczy to Instytutu Strat Wojennych, Instytutu de Republika, Instytutu Europy Środkowej, Instytutu Pokolenia oraz Instytutu
zachodniego. Decyzje te zostały podjęte w kontekście krytyki działalności tych instytucji, zarówno ze względu na zarzuty nadużyć finansowych, jak i obsadzenia stanowisk zarządzających i nadzorczych przez osoby związane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Grabiec dodał, że planowany jest szczegółowy przegląd aktywności tych instytucji, a następnie zostanie podjęta decyzja dotycząca ich przyszłej roli. Więc certyfikat jakości ze strony Donalda Tuska, no bo odwołanie w tym czasie, w tych okolicznościach, no to jest jakieś potwierdzenie jakości. Natomiast jeśli chodzi o instytucje prac wojennych, to się układa w pewną całość innych decyzji. I zwróćcie tu uwagę na to, że instytuty te były powołane przez Prawo i Sprawiedliwość, a teraz Tusk je przejmuje, przewłaszcza. Jakby no, sam raczej nazywał to naprawia, tak? No bo przecież jak wcześniej funkcjonowały źle, to teraz będą funkcjonować dobrze. I to nieistotne, że Prawo i Sprawiedliwość się wprowadzało i miały być czymś kompletnie nieracjonalnym, niedopuszczalnym, żeby coś takiego funkcjonowało. Teraz się okazuje, że ministerstw w rządzie Tuska jest bodajże rekordowo dużo w Polsce, że jeszcze nigdy żaden rząd nie wprowadził aż tylu ministrów, co właśnie Donald Tusk, a to on miał odchudzać ten cały wymiar rządzący. No ale pod rzetelną i niezależną jurysdykcją nowej partii rządzącej na pewno zmiany będą radykalne i takie, które wprowadzą wreszcie tę praworządność, jak w każdej naszej dziedzinie obecnie. Decyzja ta wpisuje się w szerszą politykę nowego rządu, który właśnie to deklaruje, no, czyli kompletnej wymiany starych złych na nowych dobrych. Odwołano także prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudę Uścińską, a Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera, zapowiedział, że przegląd będzie dotyczył także innych instytutów, takich jak Instytut Europy Środkowej czy Instytut Zachodni. Wstawia więc takich swoich pachołków, którzy jak Sienkiewicz czy inny Hołownia będą teraz w razie jakichś problemów na linii frontu brać na siebie baty za jakieś nieporozumienia czy błędy partyjne. Bo sami zauważcie, że Tuska w zasadzie nie ma. On zniknął z przestrzeni publicznej. Pisze od czasu do czasu jakiegoś tweeta. Od czasu do czasu wypowie się w mediach, ale ile tam jest? 3 minuty? I całą resztę daje robić właśnie swoim pachołkom, takim jak Hołownia czy obecnie Sienkiewicz, którzy w razie czego to oni będą ponosić odpowiedzialność. Tusk to jest cwany lis i on się nauczył. To jest taki drugi Kaczyński. On wyciągnął wnioski z tego, jak rządził wcześniej, jak był premierem i wszędzie wychodził z twarzą. Znaczy stracił tę twarz, ale wychodził i podpisywał się właśnie swoim imieniem i nazwiskiem pod wszystkim, więc on osobiście według obywateli za to wszystko odpowiadał. A teraz to będzie co? No tak jak Kaczyński, bo Kaczyński też patrzył na tamte rządy i myśli, oho, Tusk jest kojarzony ze złodziejem przez wielu Polaków, dlatego że on jest premierem i podejmuje wszystkie decyzje osobiście, to ja nie będę premierem, będę szeregowym posłem i powołam na to stanowisko Szydło, Morawieckiego, Sasina, Glapińskiego i innych, czy Błaszczaka, czy Szumowskiego, czy Niedzielskiego. Wiecie, o co chodzi? I to na nich ciążyła odpowiedzialność, bo to oni świecili własną twarzą. I teraz Tusk robi dokładnie to samo, co Kaczyński. Nie mógł sobie pozwolić na to, żeby nie być premierem, jakby był na tyle silny jak Kaczyński za swoich rządów, czyli miałby właśnie swoją największą partię, no tak jak Prawo i Sprawiedliwość chociaż, no bo zauważcie, że Platforma Obywatelska jest obecnie mniejsza niż Prawo i Sprawiedliwość. On wprowadza autorytarne rządy i całkowicie niezgodnie z prawem wszystko przejmuje, bo uważa, że mu się należy, bo Polacy tak zagłosowali, ale partia Tuska zyskała mniej posłów niż samo Prawo i Sprawiedliwość, które przegrało finalnie, nie? Bo nie ma możliwości koalicyjnych. Także wyciągnął wnioski z tego. Jakby miał tak dużą partię jak Kaczyński, no to zapewne też nie byłby premierem, ale nie może sobie na to pozwolić, no bo jeszcze go wykolegują z tego. No ale co najważniejsze, jak zastąpią wszystkich pisowców, to będą już mogli właściwie robić to, na co im się żywnie podoba. Szczyci nas też takimi słowami jak te z grudnia mówiące o tym, że politycy mają służyć ogółowi, a nie jednej partii. Wtedy też szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec przekazał, że premier odwołał członków Instytutu Strat Wojennych, Instytutu de Republika Europy Środkowej, Instytutu Pokolenia, Instytutu Zachodniego. Jan Grabiec powiedział wtedy, że w związku z tym, że te instytuty, ich działalność powinna służyć dobru ogółu, a nie służyć wzmacnianiu pozycji jednej partii, premier uznał, że czymś koniecznym jest odwołanie rad nadzorczych. W kolejnym kroku mocny przegląd aktywności tych instytucji, a na koniec decyzja, jaką rolę powinniśmy pełnić w przyszłości. Ciekawe, komu teraz będą służyć? Pewnie wyłącznie dobru publicznemu i obywatelom. Jeżeli Tusk zrobi coś złego dla obywateli, to się odwrócą przeciwko Tuskowi i będą jego oskarżać. Na pewno tak będzie. Następny temat.
find the time to watch the children, the little ones who also speak to us of Jesus with their trust, their immediacy, their wonder, their healthy curiosity, their ability to cry and laugh. Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej wyraził swoje życzenia wobec Polaków. Podkreślił, że pragnie, aby ich plany i decyzje były związane z dążeniem do dobra własnego, rodzin, ojczyzny oraz całego świata. W swojej katechezie wygłoszonej w Watykanie papież zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą zachłanność i postawa określona jako drapieżna. W swoim przemówieniu skierowanym do Polaków w auli Pawła VI Franciszek podkreślił znaczenie pokoju, który rodzi się w sercu człowieka. Wyraził swoje poparcie, modląc się, by Maryja, królowa pokoju, wspierała Polaków w ich dążeniach do dobra. Z serca wam błogosławię, dodał. Na zakończenie audiencji papież wyraził swoją bliskość i wsparcie dla ludności Ukrainy, która doświadcza trudności, jak również dla tych, którzy cierpią z powodu konfliktów w Palestynie, Izraelu i innych częściach świata. Zachęcił do modlitwy za tych, którzy dotknięci są przez te konflikty. Franciszek zwrócił się również z prośbą do Boga, aby w sercach władz państw zasiać ziarno pokoju. Podkreślił wagę dążeń do pokoju i harmonii na świecie. Finally, are we able to see the problems of the world through the eyes of a child, through the eyes of children? May Mary, Mother of God and ours, increase our love for the child Jesus and for all children, especially those burdened by wars and injustice. No i ciekawe, do czego te słowa się odnoszą, nie? Jak to zwykle bywa, z ust papieża brzmią one bardzo miło, bardzo kulturalnie. Bardzo niepolitycznie wręcz, a jednak nieco polityczne są, no bo przecież nie powie, że popiera tych albo tamtych, albo że pomodli się za Polskę, Rosję, Ukrainę czy Białoruś, tam gdzie dzieje się źle. A potem Aleksander Łukaszenka pisze list do papieża Franciszka z okazji jego urodzin na przykład. Dziękuję za modlitwę i troskę o Białoruś. Mówił tak między innymi takimi słowami. Współpraca ze Stolicą Apostolską była i będzie dla naszego kraju szczególnie ważna. Pewnie ładnie to brzmiało na tabloidach na Białorusi. Przypuszczam jednak, że papież nie miał na myśli wspierania wtedy Łukaszenki i jego reżimu, a raczej obywateli kraju. W końcu Watykan jest na zachodzie, a tutaj wiadomo, jak rzeczy się mają. Przede wszystkim, jak media się mają, bo myślicie, że papież nie dostaje codziennie rano do kawy gazety, albo przynajmniej streszczenia najważniejszych gazet, albo że jest kompletnie niepolityczny? Z pewnością jest stronniczy, jak to człowiek, bo on też nim jest. A pamiętajmy, że Kościół od samych swoich początków, od zarania dziejów, był organizacją polityczną, która wpływała na rządy. I to już od zawsze praktycznie. Pamiętajmy przecież, że to księży się wykorzystywało do tego, żeby spowiadali i później te informacje ze spowiedzi były przekazywane władzy, czy też religię również się wykorzystywało jeszcze u Egipcjan, wtedy kiedy mówiono, że o, to Bóg Słońce nam teraz się wkurzył na was, bo jesteście tacy źli i powinniście pracować ciężej, dlatego teraz Słońca nie będzie i zaćmienie Słońca było. Nie? No to było wykorzystywane już naprawdę dawno temu. Od zarania dziejów wykorzystywało się religię politycznie i teraz też tak jest, tylko ta religia na Zachodzie ma coraz mniejsze znaczenie. Ciekawe tylko, że Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy za pokój, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji na Ukrainie oraz innych regionach świata dotkniętych wojną, bo w swojej katechezie poruszył przecież również temat zachłanności i jej szkodliwego wpływu na planetę. Bo przecież o Polsce nigdy nie mówi się w kontekście Polski, tylko tego, co powinna robić, dawać i jak się dostosowywać do tych państw, które mają faktyczny autorytet na arenie międzynarodowej. A propos tej planety, no to nie zniknęło w ludziach obecnych, takich cywilizowanych, opierających się na nauce, nie zniknęła w nich potrzeba wiary, wierzenia w coś. I skoro teraz Bóg jest taki passé, że to jest nienaukowe, nielogiczne i no nie ma czegoś takiego jak Bóg, hello, no to zaczynamy wierzyć w inne rzeczy, które wykorzystują z kolei znowu politycy. Jak na przykład zagłada ludzkości, apokalipsa, tylko że teraz z powodu tego, że nie jemy z plastikowych, znaczy, że jemy z plastikowych, plastikowymi sztućcami i kupujemy za dużo plastiku, jeździmy za dużo samochodami, no to dlatego czeka nas apokalipsa. Zauważcie, jakie to są podobieństwa. Jak to bardzo jest podobne do tego, co zawsze nam wmawiał Kościół, jakakolwiek inna religia, że będzie apokalipsa i mamy się ogarnąć. I teraz jest dokładnie to samo, tylko że teraz nie mówi to gościu w sutannie, tylko gościu w jakimś fartuchu medycznym.
przyjdzie taki z WHO i powie, nie, to zagłada ludzkości. I wszyscy wierzą, okej, dobra, bo to naukowiec. Wcześniej ten ksiądz czy inny kapłan też był uważany za taki autorytet jak obecni naukowcy. Następny temat. Minus 2 stopnie Celsjusza w Polsce południowo-wschodniej. Tam mimo wszystko te temperatury będą najwyższe. W Polsce północno-wschodniej minus 14 stopni Celsjusza. Nad Europą zbliża się kolejna fala intensywnych mrozów. W najbliższych dniach zarówno w Rosji, jak i w Skandynawii temperatura może spaść do poziomów. W najbliższych dniach zarówno Celsjusza. Intensywny mróz nie ominie między innymi Moskwy. W końcówce tygodnia chłodne powietrze może dotrzeć również do Polski. Na początku bieżącego roku Rosja i Skandynawia doświadczyły wyjątkowo niskich temperatur, osiągając nawet około minus 45 stopni Celsjusza, co było rekordem zimna. Obecnie temperatura nieco wzrosła, ale jest to tylko chwilowa zmiana. W najbliższych dniach wschodnia i północna część kontynentu europejskiego znów znajdzie się pod wpływem wyjątkowo zimnego powietrza. Anomalia temperatury w Europie jest widoczna na mapach meteorologicznych. Już w nadchodzący weekend na wschodzie Europy spodziewany jest bardzo silny napływ lodowatego powietrza, co spowoduje, że temperatura spadnie o ponad 20 stopni Celsjusza poniżej średniej dla tej pory roku. Mimo że nie spodziewa się rekordów niskiej temperatury, to jednak w niektórych miejscach termometry mogą wskazywać nawet minus 35 stopni Celsjusza. Siarczysty mróz dotrze również do Moskwy, gdzie wkrótce temperatura może spaść poniżej minus 25 stopni Celsjusza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że chłodne powietrze z wschodniej Europy przemieści się w kierunku Polski w weekend. Największy spadek temperatury spodziewany jest na północnym wschodzie kraju, gdzie w sobotę nawet w ciągu dnia termometry mogą nie pokazywać więcej niż minus 10 stopni Celsjusza. Zimno może objąć także inne regiony wschodniej Polski. Jednak ten stan będzie tymczasowy. W niedzielę w Polsce dominować będzie cieplejsze powietrze z zachodu, przynosząc odwilż. Temperatury w nocy w Suwałkach minus 20 stopni Celsjusza odczuwalne, w Polsce północno-wschodniej od minus 12 do minus 17, natomiast w Polsce zachodniej i południowej od minus 6 do minus 7, minus 8 stopni Celsjusza. No i już teraz strach wychodzić na dwór z powodu takich strasznych mrozów. Wiedza bezużyteczna ostatnio podawała nawet, że jeżeli dobrze pamiętam, że w jednych z niesyberyjskich, nie skandynawskich, ale polskich miast temperatura wyniosła nawet ponad, w zasadzie poniżej 40 stopni. Tak czy inaczej, wartość była jeszcze niższa. Takie temperatury są teraz praktycznie wszędzie, może poza Australią, w Ameryce prawie milion domów jest już bez prądu, także uważajcie na siebie, bo od takich temperatur palce i nosy mogą wam poodpadać. Nie liście też lodu, ani żadnych sopli, bo języki mogą wam się poprzyklejać. Ale kto wie, może nawet i Morawieckiemu ten nos się ukróci przez to wszystko. Pamiętajcie, że na Co Mówią będą reportaże z dzisiejszego wydarzenia. Wbijajcie link do Co Mówią, macie w opisie, tam znajdziecie najnowsze filmy. No i na BNB też najprawdopodobniej coś nagramy. Jeśli nie na BNB, to z pewnością będzie na Krawędzi i na BNB Extra. Więc wbijajcie koniecznie. Ja już się żegnam, trzymajcie się ciepło. No i heja.